No hej, witajcie ponownie w drugim odcinku znowu z Plant vs. Zombies Garden Warfare. Tym razem lecimy plantcami. Ten sam tryb rozgrywki. Drużyna, która zdobędzie 50 fragów, wygrywa. Druga mapa. I zobaczymy, jak się potoczy dzisiaj ta rozgrywka. Gramy P-shooterem. No, niestety nie udało nam się drugiego zabić. W ogóle tam chyba jakieś zwłoki tego pierwszego leżały. Strzelałem do niego, nie reagował. O, tutaj nas kolega z respi, także mamy jednego killa mniej, mają zombiaki. To jest akurat też spoko, że może ktoś nas podnieść. I zębiaki mają mniej killów. No cóż, dostałem skuszy. Chociaż chciałem podnieść tamtego naszego kolegę. Tutaj chyba już nikogo na dachu nie ma. Tak więc nie uda mnie z respi. Dobra, lecimy dalej, nie ma czasu. Dobra, bierzemy maszynówkę i z maszynówki spróbujemy ich trochę pocisnąć. Było ich tam całkiem sporo. Trochę damage'u, mam nadzieję, że im zadałem. No, nie udało mi się go zabić. Rzucimy jeszcze bombę chili. Okej. Reload, cofamy się. Trochę mało hapsów mamy. Dobra, lecimy na aferę do góry. Może kogoś nam się uda trafić. Albo zróbmy inaczej, spróbujmy się przykampić. A jednak nie. Tutaj kolega z kuszy nas jedzie. Następny poziom, musimy trzech teammatesów zrespić. I coś jeszcze tam było, nie zdążyłem przeczytać. Ale na szczęście podnosi nas kolega. Czemu nie mogę mnie potrafić? Dobra, spróbujmy zrespić tego. Osłoni nas, osłoni nas. No nie będzie dwa razy szybciej. Dobra, zrespiliśmy jednego naszego. Tutaj na dachu siedzę. Widzę, że rozgrywka jest póki co wyrównana, bo jest tylko różnica dwóch killów. Podnosimy kaktusa. Wstawaj, kaktus. Dobra. Inżynier leci do nas. Miejmy nadzieję, że nie doleci. Dobra, kolejny. Ile mamy killów? 6. Dobra. Spoko. Lecimy na dach, zobaczmy, co się dzieje na dachu. Rzućmy tutaj minę naszą, chili. Widzę, na tym dachu jest straszna zadyma. Być może najlepiej po prostu byłoby się tu gdzieś przykampić i gdzieś tutaj ładować w nich. Coś nas dojechało. Chester. Fajna jest ta czapka, naprawdę wygląda jak z tych chrupek. Chesterów, chyba z tego co pamiętam się nazywały. Najlepsze były te z ketchupem. O smaku ketchupu, te podłużne. Jeszcze były serowe, ale serowych nigdy nie lubiłem, bo śmierdziały starą skarpetką. Tak więc ketchup najlepszy, według mnie był najlepszym smakiem do wyboru. Jeszcze były jakieś różne o smaku pizzy i tak dalej, ale najważniejsze to co było w Cheetosach, to było to, że były tam tazosy z Pokemonami. Jestem ciekaw, czy pamiętacie te czasy, gdzie zbierało się właśnie tazosy z chipsów.
ta zasysz chipsów i wtedy była właśnie wielka macanka paczek, żeby trafić tą paczkę z Tazosem oczywiście, albo nawet w szkole, gdy tam dostawaliśmy jakieś kieszonkowe, to odstępialiśmy całe opakowanie Cheetosów czy innych chrupek kolegom, byleby je zjedli, a na nas liczyły się tylko Tazosy, no bo już nie mogliśmy przejeść tego, a jednak to były fajne czasy. Teraz już nie ma takich rzeczy do zbierania w chrupkach. Ale to było naprawdę fajne, można było się wymieniać powtórkami, czy nie tylko, naprawdę za jakieś rzadkie Tazosy można było sporo rzeczy załatwić. Dobra, kto wygrał? Chyba zombiaki. 50 do 47, no mówię, było naprawdę wyrównana walka, no cóż, no nie udało się. I tak to wygląda. No cóż, to jest drugi odcinek. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.